Jesteśmy na przejściu granicznym pomiędzy Szwecją i Norwegią. Przed chwilą minęliśmy graniczny most Svinesund. Most, nowy most Svinesund, otworzony w ubiegłym roku, łączy oba brzegi fiordu. Stary most kamienny Svinesund powstał w latach 1939-46. Kiedy ruch graniczny zwiększył się do około 15 tysięcy samochodów na dobę, obawiano się, że może tego ten stary most nie wytrzymać. I dlatego zbudowano nowy pomost, oddany uroczyście w obecności głów koronowanych Norwegii i Szwecji w ubiegłym roku. Stary został uznany za zabytek i odbywa się po nim ruch tylko cząstkowy. Także pierwszy fiord graniczny pomiędzy Szwecją i Norwegią zaliczony. Jak również te dwa wspaniałe mosty. Z tego miejsca do Oslo mamy jeszcze jakieś 100 km. A temperatura jak w krajach śródziemnomorskich. Już zbliża się do 28, a jest godzina poranna. Sama skocznia narciarska Holmenkollen. Oczywiście w tym roku Norwegowie wprowadzili opłaty za wejście tylko na taras widokowy. I tu skocznia Holmenkollen w pełnej krasie. Pod skocznią posąg króla Ulafa V z psem. Oczywiście na nartach. Król ten jeszcze jako książę podobno na tej skoczni skakał. Dookoła, na wzgórzach Holmenkollen, nieprzeliczone tereny narciarskie do biegów. Stąd fantastyczny widok na Oslofjord, na stadion zimowy i na przyległe tereny. Norwegowie podobno rodzą się już w nartach. No coś w tym jest. Zabudowa twierdzi, ale ona będzie najlepiej widoczna z tamtej strony. W 33 godzinie podróży jesteśmy w centrum, w stolicy Norwegii, Oslo.
Ratusz w Oslo. To fragment portu przylegający do ratusza. I ratusz w pełnej krasie. Ten żółty budynek w oddali to centrum noblowskie. No i chyba to już na dzisiaj dosyć, już 36 godzina bez łóżka hotelowego. Thank you.
cieniach ratusza taka oto galeria reliefów. Nasz autobusik już czeka. Za chwilę odjeżdżamy do hotelu na przedmieściach Oslo. Dzień dobry, właściwa wycieczka rozpoczyna się właśnie teraz. Objechaliśmy pokrótce Oslo, ale widziałem centrum wczoraj, a dzisiaj jesteśmy w jednym z najbardziej ciekawych miejsc tego miasta. To Park Rzeźb Gustava Wigelanda. Najwybitniejszy rzeźbiarz norweski pozostawił po sobie setki posągów ustawionych wzdłuż tej 800-metrowej alei. Rzeźby powstawały tutaj na przełomie 1939 roku a 1953. A przez Norwegów to małe dziecko płaczące zostało uznane za najważniejszą rzeźbę kolekcji Wigelanda. Mamy zaledwie 3 godziny na całe Oslo, w tym pół godziny na park Wigelanda. Ale tak naprawdę, żeby smakować każdą z tych rzeźb, trzeba by tutaj być. A właściwie cały dzień. Nawet piesek norweski zwiedza park. I tutaj na wzgórzu kulminacja dzieł Gustava Wigelanda. Obelisk na wzór egipskich zbudowany ze skręconych ciał ludzkich. Thank you.
nie ma, to trzeba docisnąć. Co artysta chciał powiedzieć? Żmudnie dłubiąc te rzeźby, to ja nie wiem. I pewnie mało kto wie, o co tutaj chodzi. No i opuszczając park Vigelanda, przejeżdżamy w dalsze części zielonego Oslo. I domy wikingów, nawet dworców, chociaż nawet były nawet nieraz wielkie, to hale na przykład, takie jakieś tam paradne, ale one były niskie, a kościół powinien być wysoki, strzelisty. W związku z tym te bale wkopywano najpierw w ziemię pionowe. Z parku rzeźb Vigelanda znaleźliśmy się na półwyspie Bogdoj, gdzie znajduje się jeden z pierwszych europejskich skansenów. Skansen to, jak mało kto wie, słowo pochodzenia szwedzkiego. I powstało w czasach, kiedy ostatni król duńsko-norweski, Oskar II, do swojego pałacu w Oslo na zapleczu dobudował miejsce, gdzie zbierał zabytki ludowe z terenu całej Skandynawii. Wchodzimy na teren skansenu. To jeden z najwspanialszych zabytków przeniesionych z środkowej Norwegii do skansenu. Kościół zbudowany bez jednego gwoździa. Kościółek rzeczywiście urokliwy. W powietrzu unosi się tutaj zapach żywicy. Stroje ówczesnych Norwegów. Kiedyś dachy powszechnie były pokrywane korą, a na nich sadzono trawę. Dzisiaj też tak się buduje, ale są to budynki o niewyobrażalnie wysokich cenach. Dom ten pochodzi z 1830 któregoś tam roku. Pogoda dzisiaj w Oslo fenomenalna. Powyżej 26-27 stopni rano, słońce zadziwiające. Zakład produkcji nabiałów. Tutaj gdzieś w tym obejściu podobno do zobaczenia stara norweska sauna.
kamienie, palenisko, ale prawdę mówiąc, w jaki sposób oni zażywali tej kąpieli, tej sauny, to nie mam pojęcia. To jest lek. To jest lek? Okazale, mini kuchnia, bo po prostu taka spiżarnia, natomiast tam na górze to, to taki skład różnych rzeczy, ale właśnie takich co cenniejszych, na przykład paradne ubrania, czy też ubrania na zimę, czy też tam właśnie co lepsze jakieś szynki mogły wisieć. Tak wyglądają tradycyjne domy mieszkańców dalekiej północy, Lapończyków. Strach na wróble w wersji skandynawskiej. Dokładnych budynków z dokładnym adresem tam były, ale zostały one tam po prostu rozebrane, bo miasto się rozbudowuje, prawda? I tak to wyglądało. Krystian IV nakazał budować z kamieni, ale to nie było możliwe tego przestrzegać. Natomiast oryginalny bank oszczędnościowy. Miasta, które jeszcze do 1925 roku nazywało się Christiana. Fragmenty XIX-wiecznych uliczek w miastach Christiana, obecnie Oslo, przeniesione oczywiście do muzeum. Tak wówczas wyglądały sklepy kolonialne. Nawet sprzedawczyni jeszcze się dobrze zachowała. Można kupić papier na metry, czekolady. I kończymy wizytę w skansenie i jedziemy na dalsze wycieczki do Oslo. I kolejna atrakcja Oslo, Muzeum Statków Wikingów. Okręty Wikingów pochodzące z IX wieku, aż nieprawdopodobne, IX wieku naszej ery. Klimat Norwegii pozwolił na doskonałe zachowanie się w mule rzecznym tych wehikułów IX-wiecznych.
łódź była prawdopodobnie łodzią paradną. Stąd bardzo bogate zdobienia. Historia ludu wikingów to czas pomiędzy VII a XI wiekiem naszej ery. Ten bardzo wojowniczy lud zamieszkiwał tereny dzisiejszej Skandynawii, a szczególnie fiordów w okolicach Oslo. Ten okręt to typowo bojowy okręt zabierający w podróże drużyny wojów wikińskich. Tak wyglądał średniowieczny świat wikingów. Ich drużyny docierały nawet do Konstantynopola. Na zachód opanowali Islandię, później dotarli do Kanady. Działo się to około 1000 roku pod wodzą Ralfa Ericssona. Takimi łodziami. A Ericssona Norwegowie uważają za odkrywcę Ameryki. Na jednej z łodzi znaleziono taki oto paradny pojazd na drewnianych kołach. Wspaniałe skórzane obuwie. Tak zdobiono dziób okrętów. Jak widać, cywilizacja wikingów nie była tak dzika, ale dysponowała wyrafinowanymi narzędziami, za pomocą których możliwe było wykonanie tych cudów. Biżuterii, broni i przedmiotów codziennego użytku. Wspaniale rzeźbione sanie z tamtych czasów. Łodzie te tak wspaniale się zachowały, ponieważ zakonserwowała je glinka, tłusta rzeczna glinka, która umożliwiła przetrwanie te tysiące lat. To pierwsi odkrywcy w XX wieku, którzy znaleźli łodzie. I po przeciwnej stronie, już po opuszczeniu muzeum, jesteśmy nad wodami fiordu Oslo, a z przodu mamy panoramę na królewskie miasto. W oddali port, potężne statki. Z tego miejsca doskonale widać wzgórza Holmenkollen i skocznię narciarską. W oddali Muzeum Fram, gdzie znajduje się statek, na którym Nansen dokonał eksploracji bieguna północnego i statek, na którym pływał największy z podróżników norweskich Roald Amundsen. Z tego miejsca doskonale widać liczne wyspy w obrębie fiordu Oslo. W Muzeum Fram można zobaczyć statek, na którym Nansen i Amundsen odbywali polarne wyprawy. Jest jedno całe muzeum dla jednego stateczku Kon-Tiki, na którym Thorvaldsen przepłynął Pacyfik. No i cóż, to już ostatnie minuty w Oslo. Jeszcze ostatni rzut oka na port, miasto i wody fiordu Oslo.
I odjeżdżamy za kilka minut w kierunku Lillehammer, miejsca, gdzie w 1994 roku odbyła się zimowa olimpiada.